kropka wraz ze mną robi update inkubatora. Najpierw szybko potnę tę słomę, żeby była na mniejsze kawałki. W ogóle nie robię jej suchej dezynfekcji, bo stwierdziłam, że no tutaj jednak musi być utrzymana wilgoć, a ten proszek do suchej dezynfekcji może to wysuszać. Więc ja to wczoraj skropiłam, spsikałam tym środkiem dezynfekującym w płynie, żeby już do dzisiaj wyschło. I znalazłam takie opakowanie styropianowe i stwierdziłam, że mam takie dwie kuwetki i one się tutaj idealnie zmieszczą. Więc po prostu do tych kuwetek nasypię sianka, przepraszam, słomy. One będą właśnie leżały w ten sposób. Natomiast wodę po prostu wleję na dno inkubatora, no bo będzie to odizolowane, tak? Woda nie będzie przesiąkała przez styropian, a jednocześnie będzie dawała wilgoć. Jednocześnie mam tutaj taśmę dwustronną klejącą, którą sobie złapię, tę oto folię aluminiową, bo wyłożę nią boki od wewnątrz, tak bardzo jak się da. Mój inkubator staje się coraz bardziej kosmiczny. Czekamy na przybycie obcych jaj. Jeszcze gorąca, a dosłownie bardziej chłodna, przyszła do mnie paczka, bardzo porządnie oznaczona, proszę ostrożnie jaja lęgowe, tak została zapakowana i zrobimy teraz unboxing, czyli otwarcie paczuszki. Mamy oczywiście list przewozowy, paczka została ubezpieczona, jest dobrze oznakowana, jeśli chodzi o to, żeby było ostrożnie przewożona. Są oczywiście informacje, że tak naprawdę przewożone są tutaj żywe ptaki. No, żywe one nie są, albo inaczej, ptaki to nie są, ale są żywe. Więc otwórzmy sobie to wszystko, co tutaj jest. Zgodnie z moimi obliczeniami była ona w transporcie mniej niż 24 godziny. Pierwsze, co się rzuca w oczy, to zabezpieczenie przed utratą ciepła ze słomy. Ja sobie wezmę, wiecie co, miskę. Także mam już miskę ze swoją słomą. Kawę przełożymy. I przesypiemy delikatnie. Jakby co to pachnie, ona bardzo ładnie, świeżo. Nie jest jakaś tutaj zawilgocona. W środku tak na oko żałuję, że nie widziałam termometru, ale nie wydaje się, że tutaj było jakoś, nie wiem, mega zimno. Także lecimy dalej. Okej, dobrze było się do pierwszej paczki. Pierwsza paczka, ją wyciągnę i na razie odłożę. I to samo zrobię z drugą. I to tyle, jeśli chodzi o słomę. A teraz zobaczmy, jak tam... No są chłodniejsze, ale nie są jakoś, wiecie, mega zmarznięte, zmrożone. Nie wiem, jak było w nocy. No, mam nadzieję, że wszystko było ok.
każde jajo jest jeszcze osobno zapakowane w papierek. No i prezentują się tak, no jajko jak jajko. Raczej nie tłukę jajek w rękach, ale wiadomo, w takich sytuacjach najczęściej dokonuję zbicia czegoś. Im bardziej mi na czymś zależy, tym częściej to rozwalam. Więc nie będę ich teraz rozpakowywać, tylko będę je rozpakowywać tuż przed włożeniem ich do inkubatora. Także na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku. Nie ma żadnych spękań. Każde osobno opakowane. Na pierwszy rzut oka nie widać żadnego uszczerbku. Wnioskuję, bo zamówiłam 10 jaj od kury zielononóżki, a 10 jaj tak zwanych miksów, czyli po prostu hodowca hoduje sobie różne kury i z nich wychodzą jajka miksy. Więc te większe, wnioskuję, że to są właśnie miksy. 10 miksów i 10 jaj od kury zielononóżki, czyli to były te w różowym opakowaniu. Czyli 20 zakupionych jaj lęgowych plus dzisiaj jeszcze zebrałam 2 od siebie, czyli mam łącznie 6 swoich jajek. 3 jaja od zielononóżki i 3 jaja od kury dominant, ale pokrywanej przez koguta zielononóżki, czyli miksa. Czyli razem poddam inkubacji, o ile wszystko jest z nimi w porządku, 26 jaj. W tym momencie pozwolę im nabrać temperaturę taką pokojową, żeby, prawda, nie umieszczać ich w inkubatorze z tą temperaturą 38 stopni, żeby po prostu im nie zaszkodzić. Poczekam, niech sobie złapią tą temperaturę, a potem jeszcze będę musiała oznaczyć jajko. Na tym przykładzie rysunku może pokażę. Po prostu z jednej strony narysuję X-a, a po drugiej stronie narysuję kółeczko. Także jak będę obracać te jajka, żebym po prostu wiedziała, co z której strony jest. Także to tyle. Może ktoś zada pytanie, dlaczego zamówiłam jajka, zamiast ich kupić gdzieś tutaj w okolicy. Ponieważ chciałam, zależy mi na tym, żeby był inny materiał genetyczny. Jeżeli z nich w przyszłości powstaną pisklęta, żeby mogły dołączyć do mojego stada i żeby właśnie tutaj, właśnie, żeby moje stado i to nowe stado nie było zbyt blisko ze sobą spokrewnione, żeby mogły się, prawda, ta pula genetyczna na nowo nasycić nowymi genami. Także tyle. Dziękuję za obejrzenie materiału z unboxing. Thank you.
Postanowiłam, że jednak dość szybko oznaczę te jajka, dlatego że nie ma dzieci w okolicy i mogę to zrobić na spokojnie. Podczas znakowania jajek mogłam je obejrzeć, porządnie się im przyjrzeć i poddać je takiej selekcji. I tak jedno jajko właśnie od zielononóżki, które przyjechało, to jest to jajko, ono jest tutaj niestety... Gdzie ono jest? O! Tutaj jest niestety ubite. Widzę, że raczej tego nie zobaczycie na kamerze. No, jest puknięte i ma pękniętą skorupkę, także niestety nic z tego jajka nie będzie. Mogłabym je umieścić w inkubatorze, ale niesie to duże ryzyko niepowodzenia, jeśli chodzi o to jajko, no bo pękła osłona, skorupka, więc mogło się tam wdawać różnego rodzaju niepożądane rzeczy. Więc ogólnie jeśli chodzi o znakowanie, tak jak Wam wspomniałam, z jednej strony narysowałam X-a, z przeciwnej strony narysowałam kółko. Moje jajka od moich kur oznaczyłam serduszkiem i gwiazdeczką, żeby po prostu wiedzieć, które są moje. Użyłam do tego celu markera. Niektórzy nie polecają markeru ze względu na to, że to jest chemiczne i może coś zrobić jajku, ale w tej sytuacji po pierwsze nie mam niczego mądrzejszego, bo kiedyś próbowałam znaczyć jajka eksperymentalnie ołówkiem i bardzo szybko się starło, więc porzuciłam ten pomysł. O długopisie nawet nie chcę myśleć, bo długopis jeszcze bardziej poharata tą skorupę, a nie o to mi chodzi. Więc po prostu użyłam po pierwsze tego, co mam, a po drugie tego, co wydaje mi się jednak logiczne. Ja nie koloruję całego tego jajka na czarno, więc uważam, że taka ilość chemicznego markera nie zaszkodzi jajeczku, ani pisklakowi w środku. I tak jak powiedziałam, w tym momencie faktycznie odłożyłam jajka, żeby sobie chwyciły tą temperaturę. Ja to teraz wszystko posprzątam, żeby się nie rozniosło. No i myślę, że za kilka godzin, nie wiem czy wytrzymam kilka godzin, będę po prostu wstawiać te jajka do inkubatora, bo wszystko jest gotowe. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za Wasze sugestie dotyczące aranżacji tego inkubatora, żeby był jeszcze bardziej sprawny i jeszcze lepiej po prostu spełnię swoje warunki, żeby jeszcze lepsze warunki oferował jajkom w celach ich inkubacji. W dalszym ciągu czekam na Wasze wskazówki, jeżeli macie jakieś pomysły, co tu ulepszyć, co tu ewentualnie zmienić. A tak czy inaczej czekać mnie będzie teraz 18 dni zabawy z jajkami. Mówi się, że minimum 2 razy dziennie powinno się je przekręcać. No, lepiej 3-4, może nawet 5 razy dziennie je przekręcić. Wszystko w zależności od tego, jak mi tak naprawdę czas pozwoli, jeśli chodzi o moje codzienne obowiązki. Więc jeśli chodzi o statystyki, to mamy 19 jaj lęgowych zakupionych, 10 jaj miksów, 9 jaj zielononóżki oraz 6 jaj lęgowych moich własnych, 3 jaja od dominanty, ale to jest miks, i 3 jaja zielononóżki. Co z tego wyniknie? Oglądajcie, obserwujcie, bądźcie na bieżąco, nie zapomnijcie wcisnąć suba oraz dzwoneczek, żeby właśnie Wam się pojawiały informacje o moich filmikach. No i co? Trzymajcie się ciepło, widzimy się w następnym materiale.